Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych to właściwie w niczym nie zmienia istoty tegoż podatku, a główną istotą, główną przesłanką tej ustawy podatkowej jest chęć pozyskania do budżetu państwa kwoty na poziomie co najmniej 1,8 miliarda złotych. A więc najpierw została przyjęta teza, a pod tą tezę buduje się odpowiednie regulacje formalno-prawne, nie bacząc na konsekwencje w krótkim okresie, ale szczególnie w długim okresie, bowiem górnictwo, przemysł hutniczy to nie jest taka firma, która będzie reagować na niekorzystne warunki makroekonomiczne z dnia na dzień. Te reakcje będą opóźnione w czasie, ale mogą być dramatyczne w swoim wymiarze. A więc odnotowujemy w tego typu działaniach brak odpowiedzialności we wprowadzaniu nowych podatków. Ten brak odpowiedzialności podważa zaufanie przedsiębiorców do państwa i to ma wymiar ponad tą regulacją, bo tu już nie chodzi o sam KGHM, tu chodzi o zaufanie do państwa, a przede wszystkim nam na tym powinno zależeć. I uważam, że żadne wpływy, nawet wielomiliardowe, nie są warte szkód, które wyrządzają aroganckie i arbitralne decyzje fiskusa. A tutaj z takim przypadkiem przecież mamy do czynienia. Bowiem nowo wprowadzony podatek nie może zaskakiwać przedsiębiorcy, a ten podatek zaskakuje przedsiębiorcę. W pierwszej wersji tak właściwie nawet nie przewidywano vacatio legis. Teraz uprzejmie zmieniono tą opcję na 2 tygodnie od dnia ogłoszenia. Oczywiście to nic nie zmienia w wymiarze ostatecznej oceny. Dodatkowe obciążenia nakładane na KGHM, bo przecież o KGHM tutaj chodzi, a nie o innego przedsiębiorcę, wywraca do góry nogami przyjęte biznesplany. Biznesplan KGHM opiewa do roku 2018 nakładami inwestycyjnymi sięgającymi kwoty 30 miliardów złotych. Dzisiaj w zupełnie innym miejscu staje się KGHM, bowiem nie przewidywał w tym biznesplanie tak dużych, tak znaczących obciążeń na rzecz budżetu państwa. Tutaj nie mamy żadnej wątpliwości, została napisana po prostu na kolanie. Bez uwzględniania kosztów wydobycia rudy, przecież tym się nikt nie przejmuje. Nawet w pewnym zakresie podatkowym będzie płacony ten podatek przy kreowanej stracie przez to przedsiębiorstwo. A więc ten podatek będzie pogłębiał stratę, co jest w ogóle niedopuszczalne, kuriozalne, wręcz szkodliwe. To jest działanie na szkodę tego przedsiębiorcy i na szkodę także budżetu państwa, bo przypomnę, że Skarb Państwa jest tam zaangażowany na poziomie około 32%. Nie uwzględnia także ta regulacja kryterium bilansowania, a więc kryterium bilansowości. Mam tutaj także zasoby bilansowe i zasoby przemysłowe, u które pan minister po moim wystąpieniu poprzednim wystąpił do mnie, żebym wyjaśnił, z czego wynikają tak daleko idące wnioski o ograniczeniu zasobów przemysłowych w granicach 200-300 milionów ton. Otóż to wynika z tego, że zupełnie będziemy mieli inne kryteria bilansowości, o których za chwilę oczywiście powiem. A więc ta regulacja nie przewiduje żadnych skutków krótko- i długoterminowych. Ta regulacja jest w oderwaniu od regulacji wynikających z prawa górniczego i geologicznego. Ta regulacja jest zwyczajnym, bezpośrednim, fiskalnym interwencjonizmem państwa w stosunku do jednego wybranego przedsiębiorcy, który wykazał nadzwyczajne zyski za rok 2011. Zyski, które prawie w 50% nie pochodzą z działalności gospodarczej tego przedsiębiorstwa, tylko pochodzą ze zbycia pewnych aktywów, które należały do tego przedsiębiorstwa. Niekoniecznie musiały być zbywane, ale realizuje to przedsiębiorstwo oczekiwania Skarbu Państwa. Zaprojektowany kształt ustawy ma charakter hybrydowy, a więc konstrukcja bardzo złożona. Może stanowić źródło podwójnego obciążenia KGHM opłatami o analogicznym charakterze. I przytoczę tu te obciążenia, które już mamy w KGHM-ie. A więc opłata za wydawanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie kopalin, opłata wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego, opłata eksploatacyjna za wydobywaną kopalinę, no i dywidenda, o której mówili poprzecznicy. I przypomnę, bazując na materiałach Ministerstwa Finansów, że KGHM wypracował w latach 2004-2010 około 21 miliardów zysku, z czego akcjonariuszom, w tym Skarbowi Państwa, przekazał 13,5 miliarda złotych. Gdybyśmy doprowadzili do warunków funkcjonowania tego podatku w tym okresie czasu, to KGHM
zapłaciłby dodatkowo podatku 6,2 miliarda złotych, co oczywiście praktycznie wyzerowałoby zysk w tym okresie. A więc z czego chce Skarb Państwa w następnych latach pobierać dywidendy, kiedy nie będzie zysku? Jest to zarzynanie kury, która znosi złote jajko. Tak właściwie Skarb Państwa, rząd Donalda Tuska chce skonsumować ostatnie ciasteczko, ostatni kawałek ciasteczka i chce mieć jeszcze to ciasteczko w postaci tego podatku, który nakłada na KGHM. Oczywiście z taką arogancją, takim sposobem procedowania i takim nakładaniem obciążeń na tą firmę i inne firmy w Polsce przecież zgodzić się nie można. Wzrost kosztów wydobycia jest ewidentny. To są dane statystyczne z okresów, które miały już miejsce. To nie jest planowanie. A więc wzrost kosztów wyprodukowania jednej tony koncentratu to jest około od 40 do 60% pod działaniami tego podatku. Do kwoty około 18 tysięcy złotych. Co to oznacza w praktyce? Że będziemy mieli najdroższy koncentrat w świecie. Nikt tak drogiego koncentratu w świecie nie produkuje. Co ograniczyć może oczywiście zdolności produkcyjne kopalń, bowiem na rynku jest koncentrat, który można pozyskać zdecydowanie taniej. I nieprawdą jest, panie przewodniczący Rosati, że nie będziemy mieli najwyższego na świecie poziomu obciążeń podatkowych. Mam tu zestawienie i nie zrobione na warunkach roku 99, o których pan mówi. Pewnie to tak wyglądało. Na warunkach roku 2006, gdzie w Polsce mieliśmy CIT na poziomie 19%. I tak nawiasem mówiąc, ten CIT został wprowadzony za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Do 19% obniżony i w roku 2006 tyle stanowił. I wtedy poziom obciążeń podatkowych w Polsce, oczywiście jeśli chodzi o przemysł miedziowy, to jest 49,6. A więc jesteśmy na granicy tej, która przez Bank Światowy jest traktowana jako granica, którą nie należałoby przekraczać, bo to ekonomicznie byłoby nieuzasadnione. Ale co się dzieje, jak doliczymy stopę podatkową z tejże ustawy, którą dzisiaj omawiamy? To ten poziom przekracza kwotę 62,3%. A więc kto jest lepszy na świecie jeszcze od nas? A więc Uzbekistan 62,9%. I Wybrzeże Kości Słoniowej 62,4, a więc praktycznie jesteśmy samodzielnym światowym liderem. I gdybyśmy jeszcze do tego dołożyli dywidendę, którą wypłaciliśmy za rok 2010, a więc coś, co miało już miejsce, to Polska ma wskaźnik 75%. Mistrzostwo świata. Tutaj już nie jest w stanie nikt nas pokonać. I myślę, że to są wystarczające argumenty za tym, co by tegoż projektu w żaden sposób nie poprzeć. Oczywiście KGHM Skarbowi Państwa ułoży ogromne daniny pod różnymi tytułami. W warunkach 2010 zasilił budżet państwa kwotą ponad 2,5 miliarda złotych bezpośrednio. To stanowiło wówczas ponad 54% zysku netto. I do tego, jeżeli dodamy ten podatek, o którym dzisiaj mówimy, w warunkach roku 2010 to byłoby około 4,5 miliarda złotych, co stanowiłoby 97% zysku netto. I czy to jest uczciwe? Czy to jest popieranie przedsiębiorczości i uznawanie, że te regulacje są korzystne dla budżetu? Być może korzystne, tylko doraźnie. Bowiem kolejne lata będą powodowały to, że koszty będą zdecydowanie rosły z tytułu choćby tego podatku, a efekt końcowy to mniejszy zysk, mniejsze i energia. Już nie mówię o kwestiach kosztowych, bowiem one tutaj są istotne, bowiem w strukturze kosztów rodzajowych KGHM-u koszty energii, koszty paliw stanowią około 50%, a koszty pracy około 27%. A więc koszty pracy nie są tutaj pozycją najbardziej istotną. Mało tego, one na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia ani jeden punkt procentowy nie wzrosły. A więc trzymają się na stałym poziomie i proszę nie uprawiać demagogii, że ktoś dla siebie zawłaszczył bogactwo narodowe. To jest nasze bogactwo narodowe, o które dbają bardziej ci, którzy tam pracują, niż ci, którzy dzisiaj rządzą Rzecząpospolitą. Bo jeżeli bogactwo narodowe ma być chronione, to trzeba było nie sprzedawać tej firmy. Dzisiaj wzięlibyście 10 miliardów złotych dywidendy, bo zysk netto jest na poziomie powyżej 10 miliardów. I nie trzeba byłoby walczyć o ten 1,8 miliarda z tytułu tego wątpliwego podatku. A więc trochę przyzwoitości, trochę odpowiedzialności i bardziej szanowania państwa
i pracującym tam robotników niż to miało miejsce do tej pory. Tam pracują Polacy, tam mieszkają Polacy. Podatki są płacone dla Polaków, dla państwa polskiego, dla tego środowiska, dla tego regionu. I jeżeli zamierzacie, a taki wniosek można byłoby wyciągnąć, sprzedać KGHM do końca, to ten podatek jest uzasadniony. I tutaj liczę na odpowiedź pana ministra. Czy kolejnym ruchem w stosunku do KGHM-u jest wyprzedaż tego pakietu, który jeszcze Skarb Państwa posiada? Jeśli tak, to proszę to potwierdzić. Jeśli nie, to oczywiście zanegować. Też składam poprawki na ręce pana marszałka Sejmu. Dziękuję bardzo.